Dobry, dzień dobry. Oh my god. Jak ja do was tutaj dawno nie gadałam i się nie odzywałam. Tak czy inaczej, jak możecie widzieć, mam krótsze włosy, dużo się zmieniło, mam nowy tatuaż też. Oh my god. W ogóle ostatni raz, jak nagrywałam jakiś film gadany, to było w styczniu chyba. Tak czy inaczej, dzisiaj przychodzę do was z takim, czy smutnym filmem? Nie, on nie będzie smutny. Ja po prostu pewnie zakładam, że będę dużo płakać ze względu na to, że jestem w takim jakimś etapie swojego życia, że potrzebuję smutnych książek. Okej? Jakby czasami mamy tak, że potrzebujemy się wypłakać na książkach. I ja tak mam teraz, więc uznałam, że będzie to idealny moment, by zrobić vloga z czytania smutnych książek, ponieważ jak mamy płakać, to na smutnych książkach. I mam tutaj dwie propozycje, a mianowicie A Thousand Boy Kisses, czyli 1000 pocałunków, które ja zaczęłam czytać w Edynburgu, na vlogu z Edynburga, i doszłam do 42 strony i od tamtego momentu nie czytałam dalej ze względu na to, że jak zaczęłam płakać na 16 stronie i mówię tutaj, zaczęłam płakać, w sensie ryczeć, miałam jakieś spazmy po prostu, byłam nie do ogarnięcia, zresztą już miałam bardzo dużo tutaj pozaznaczonych cytatów, to uznałam, że to nie jest książka na ten moment, bo po prostu ryczałam i no i była masakra. Więc uznałam, że ta książka będzie idealna teraz, oh yes. A drugą książką jest też książka bardzo smutna, a mianowicie You've Reached Sam, o którym było bardzo, bardzo głośno, w sensie o którym o samej było głośno, a o książce było też głośno i jeszcze głośniej, tak czy inaczej, to jest druga książka, na której podejrzewam, że mogę płakać, więc zobaczymy, na której z tych książek będę płakać bardziej, tak czy inaczej na początku zabiorę się chyba za A Thousand Boy Kisses, ze względu na to, że już ją zaczęłam te parę miesięcy temu. Jeszcze nie wiem, czy chcę ją zaczynać od początku, czy od tego momentu, jak skończyłam, i chyba zacznę ją od tego momentu, jak skończyłam, bo nie chcę wracać do tego, o czym ja czytałam, nie chcę tak od razu płakać i tak dalej, ale na pewno tak, zaczynamy od A Thousand Boy Kisses, więc to jest lektura na dzisiaj. Wiem, że niektórzy mogą nie płakać, może ich to nie wzruszać. Ja jestem emocjonalną fasolką, emocjonalną bułą, bardzo wrażliwą osóbką i pewnie będę płakać. And that's okay, that's okay. Idziemy czytać. Dosłownie przeczytałam jakieś 8 stron? Nie, 10. Przeczytałam 10 stron, a później weszłam na TikToka i sobie oglądałam TikToka. So stupid! Przez jakieś 20 minut, ale still, więc... a zaraz mi się zamyka... Zaraz zamykają mi kawiarnie, więc uznałam, że chyba pójdę pokazać się. Bo jest sobota, you know? I have to treat myself. Więc zabieram ze sobą książkę i idę do kawiarni. Może sobie coś zjem, tak? Nice. Podoba mi się, gdzie moja głowa idzie z pomysłami. I będziemy czytać. I tam nie będzie już TikToka. Yes. Okej, więc wróciłam z kawusi / z księgarni, bo na kawusi uznałam, że skończyły mi się moje ulubione znaczniki, zaraz wam pokażę, które. Chciałam dokupić sobie, bo nie mam koloru po prostu różowego, a mam tylko niebieski, który w sumie teraz tak patrzę, że mogłabym używać, więc będę używać. Nieważne, dobra, rozgaduję się. Tak czy inaczej, pojawił się problem, bo uznałam, że pójdę sobie do księgarni, żeby właśnie kupić te znaczniki. I tych znaczników nie było. Więc co? Miałam w sumie czas, żeby sobie poszperać, pooglądać rzeczy. Ja powinnam mieć zakaz wstępu do jakiejkolwiek księgarni, bo skończyło się tak, że kupiłam książkę. Kupiłam If He Had Been With Me, książka, która, nie ukrywam, chodziła już bardzo długo mi po głowie, więc kupiłam i tak zapłaciłam za nią 12 euro. Będę jeść trawę. Dosłownie mam jakieś 5 euro na koncie. You know, life. Na szczęście jest nowy miesiąc, będzie wypłata. O, kocham, że naklejeczka, zobaczcie, ta-dam! I
jej nie ma już. Później uznałam, że wejdę do drugiej księgarni, takiej mojej ulubionej, w której jakby mam swoją nawet kartę stałego klienta. I mean like, are we surprised? I uznałam, że może tam będą znaczniki. Same story. Nie było znaczników, ale miałam okazję sobie poprzeglądać książki. I co? Najlepsze jest to, nie kupiłam nawet książki, której nie czytałam. Kupiłam książkę, którą już czytałam, czytałam ją po polsku. Są to normalni ludzie, Sally Rooney. Ze względu na to, że jak wiecie, ja czytałam tą książkę, tak jak mówiłam już, po polsku. I nie ukrywam, nie podobała mi się w ogóle, ale w zeszłym roku, na początku zeszłego roku, przeczytałam sobie też Sally Rooney, tylko Beautiful World, Where Are You? Czyli właśnie to tutaj, co jest niestety naklejką. O nie, dobra, to się... Już chciałam powiedzieć, że niestety jest naklejką, którą nie da się... Oh my god. Oh my god, to jest najpiękniejsze, co... Tak powinno się robić książki, gdzie te wszystkie jakby autor tego albo fenomen TikToka powinno się odrywać. That's how it's done. Ale tak czy inaczej jestem się dumna, bo zobaczcie, ta książka była na przecenie, kup jedną, dostań drugą za połowę ceny i nie kupiłam trzeciej już książki, więc... To się nazywa mała wygrana. Tyle powiem. Jeżeli chodzi o Thousand Boy Kisses, to jestem na stronie 90. Mam nadzieję, że dzisiaj ją skończę. Taki jest plan, żeby dzisiaj siedzieć i ją skończyć. Dlatego też kupiłam sobie, ja w ogóle taki haul wam zrobię, kupiłam sobie dwa Red Bulle, które są w wielkości mojej głowy. Talk to you later! Wierzę, że myślałam, że to będzie smutna historia miłosna, a to mnie rozwali na 115 stronie. Czyli wiedziałam już na stronie 16, jak ryczałam w Edynburgu, że to będzie smutne, ale... Not like that! Not again! Muszę się przygotować na to coś, co tu się... Dzień dobry. Kawa, życie równa się. Dzień dobry, misiaczki. W niedzielę, ja nie ukrywam, wczoraj poszłam spać o tej drugiej w nocy i nie przeczytałam już później za dużo, w sensie nie przeczytałam za dużo, przeczytałam jakby praktycznie 3/4 książki, ale zostawiłam sobie 100 ostatnich stron na dzisiaj rano, bo uznałam, że no, że po prostu jakby wczoraj byłam już zbyt zmęczona, oczka mi się same zamykały, więc uznałam, że teraz trzeba przeczytać ostatnie, ale ktoś trzaska drzwiami. O dziwo, muszę wam powiedzieć, że jeszcze jak na razie nie płakałam, which is interesting, jakby nie wiem, co mam o tym myśleć, bo jakby popłakałam się na 16 stronie tutaj, płakałam do 42 i teraz w ogóle nie płaczę i wydaje mi się, że gdybym czytała od początku, to bym płakała przez całą książkę, ale przez to, że zaczęłam czytać od tamtej 42 strony, na której skończyłam jakby te 2 miesiące temu, to właśnie nie płakałam, bo ta książka bardzo, ale to bardzo gra cały czas na naszych emocjach, ale ponieważ moje emocje nie były tam od początku, to jakby aż tak nie płakałam. I don't know, próbuję jakby zrozumieć, dlaczego jeszcze nie płaczę, which is weird, ale zostało ostatnie 100 stron, więc może się to wydarzy soon, tak czy inaczej ja mam swoją kawusię i czytamy. Jest. Czułam i nie płakałam. O wow, wyszło słoneczko. O, czekajcie. Tak więc skończyłam właśnie, o, nie widzicie, A Thousand Boy Kisses i chyba za bardzo nastawiłam się na to, że będę płakać, bo w końcu nie płakałam i nie wiem, czy to jest problem taki, że ja jestem w tym momencie bez serca, czy że po prostu nie była na tyle wzruszająca, ale widzicie, problem polega na tym, że wydaje mi się, że jakbym, czy to już mówiłam wam wcześniej, że wydaje mi się, że jakbym czytała ją od początku, w sensie wróciła z powrotem do tego początku, to bym płakała przez całą książkę, bo moim zdaniem ten początek nastawił mnie po prostu na ryk. A w momencie, kiedy sięgnęłam po tą książkę, jak temu byłam na 40 stronie i już nie byłam tak bardzo
od początku historii, to aż tak nie czułam tego, nie wiem, tak mi się wydaje. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi tutaj o fabułę i o czym jest książka, to mamy naszą Poppy i naszego Runa, którzy są sąsiadami i tam oni mają chyba 6 lat, jak się zaczyna historia, 8. I oni się w sobie zakochują i od dzieciństwa po prostu są parą i są nierozłączni. I oni tutaj są bardzo, ale to bardzo szczęśliwi w tym związku do momentu, kiedy to Run okazuje się, że musi wraz ze swoją rodziną, tam oni mają 16 lat, 15 chyba, musi wrócić z powrotem do Norwegii, bo jego tata dostał tam pracę i no musi się rozstać z Poppy. W sensie nie rozstać, bardziej oni jakby mówią, że będą ze sobą cały czas gadać, no ale wiecie, jakby on wyjeżdża ze Stanów do Norwegii, do Europy, różnica czasu i tak dalej, i tak dalej. I na samym początku bardzo dobrze im idzie utrzymywanie kontaktu i gadanie ze sobą, aż do pewnego momentu, kiedy Poppy przestaje się odzywać, w ogóle ucina z nim kontakt, nie mówi co się dzieje, po prostu jakby zero, nul. No i po roku, albo po dwóch latach Run wraca z powrotem do ich miasteczka, wraca z powrotem do Stanów ze swoją rodziną i musi się spotkać z Poppy, w sensie nawet nie, że musi się spotkać, po prostu widzą się w szkole razem, no i tutaj jest, co tu się wydarzyło, oprócz tego Run też się bardzo zmienił, wydoroślał, zrobił się bad boyem. I tak, i w sumie mniej więcej o tym jest ta książka, więcej nie chcę Wam mówić, nie chcę jakby tutaj Wam zdradzać nic, a nic, co się tam dokładnie dzieje, ale oh my god, to tak naprawdę jest książka, bym powiedziała, o cieszeniu się chwilą, o cieszeniu się życiem, o cieszeniu się najmniejszymi rzeczami i bycie po prostu wdzięcznym na każdym momencie za to, co się ma. I jeju, jakby to, ile ja mam tutaj w ogóle pozaznaczanych cytatów. Najlepsze jest to, że ja nie płakałam na książce, ale teraz mówiąc o tym i myśląc sobie o tej książce, mam ochotę się popłakać. I nie to, że płacz definiuje jakby dobrą książkę, ale nie płakałam na samej książce, ale teraz myśląc jakby o tej historii, chce mi się po prostu płakać. Dobra, mam nadzieję, że teraz nie będzie prześwietlać mojej twarzy, ale tak czy inaczej, to co chciałam powiedzieć, to że jakby, wiecie, ja dopiero co skończyłam tą książkę, więc cały czas jestem w emocjach i dopiero teraz Wam mówiąc o tej książce, jestem w stanie sobie jakby poukładać pewne rzeczy i pomyśleć o tej historii i po prostu ta historia jest tak piękna. Ja osobiście uważam, że tą książkę oceniłabym tak na 4 na 5. Nie uważam, żeby to była jakaś bardzo odkrywcza książka, wręcz przeciwnie. Ona w ogóle, z którego ona jest roku? Wydaje mi się, że jest jakoś 2016, a teraz jakby została opublikowana po raz drugi raz w 2022 roku, ale ona ma taki vibe właśnie książek 2016, ona jest bardzo podobna do vibe'u książek Johna Greena, więc właśnie te lata i to czuć tutaj i teraz mam wrażenie, że książki są troszeczkę inaczej pisane, to wiecie, carpe diem i ogólnie ciesz się dniem i bądź wdzięczny za to, co dostajesz, za każdą minutę swojego życia, mam wrażenie, że te tematy zostały już bardzo mocno wykorzystane w literaturze, ale tak czy inaczej nie znaczy, że ta książka nie jest jakby dobra, ona jest dobra. Ona jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze napisana, bardzo mocno gra na naszych uczuciach, ale jednocześnie nie powiedziałabym, że jest to jakaś super literatura 5 na 5. Uważam, że jest 4 na 5. Ona porusza, ale czy coś więcej? Chyba raczej nie. Ta książka nie jest smutna, ta książka jest po prostu piękna i myślę, że spodoba się na pewno osobom, które właśnie są w wieku takim nastoletnim, bo to jest jakby... To bym powiedziała, że jest młodzieżówka i spokojnie w wieku, jeżeli macie tam 14+, możecie spokojnie czytać tą książkę. I liked it. A teraz zabieramy się właśnie, powiem Wam tak. Jakby ja Wam powiedziałam, że będziemy czytać You've Reached Some teraz, ale mam wrażenie, że You've Reached Some vibe'em jest bardzo podobne do właśnie A Thousand Boy Kisses. Nie wiem, czy chcę jakby czytać tą samą książkę, ale też sobie przypomniałam, że przecież kupiłam teraz, wczoraj, If He Had Been With Me. I uważam, że to jest jakby taka Right Person, Wrong Time chyba książka. Ja nie za dużo o niej wiem, ale no If He Had Been With Me to jakby takim vibe'em trochę ten. I ona ma dość krótkie rozdziały i wydaje mi się, że będzie się szybko czytała, ale jednocześnie powiedziałam, że będę czytać You've Reached Some i nie wiem, którą chcę teraz czytać. I mam problem. I don't know. Nie wiem. Jak zdecyduję, to Wam powiem. Tak czy inaczej teraz muszę się przyszykować, bo idę z moim kolegą na kawusie i troszeczkę się ogarnąć życiowo i może zjeść śniadanie? Późne, ale zjeść śniadanie? Locked my heart undercover, but you stole it like a thief in the night. I'm cold as dzień dobry, w
poniedziałek. Ja jestem jeszcze przed kawusią, dlatego jestem taka mech. I ogólnie pogoda jest taka mech. I ogólnie wszystko jest takie mech. Tak czy inaczej, wczoraj zaczęłam sobie czytać, jak mogliście widzieć, You've Reached Some. Zdecydowałam się w końcu na You've Reached Some. I jestem na pierwszym rozdziale. Dosłownie przeczytałam sobie prolog i poszłam spać. Więc... yes. Może You've Reached Some obudzi we mnie to, co wszyscy wiemy, że jestem emocjonalnym, po prostu emocjonalną fasolką i wrażliwą fasolką i po prostu czekam, aż coś wywoła ten płacz. Mam ochotę płakać na książkach, ok? Dlatego w ogóle kręcimy ten film, więc jakby You've Reached Some, you have to make me cry. Pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm walking out. Tyle kawy, to już jest dzisiaj moja... A nie, to jest dzisiaj moja druga. Okej, okay. Not bad. Tak czy inaczej, jak mogliście widzieć, odłożę tą kawusię tu. Jak mogliście widzieć, byłam, w sensie chyba nie widzieliście tego, ale byłam dzisiaj na uczelni, a później po uczelni skończyliśmy w miarę wcześniej zajęcia, więc poszłam sobie do księgarni i nic nie kupiłam. Okej, okay, slay. Postęp jest. Jeżeli chodzi o You've Reached Some, to jestem... Zostało mi ostatnie 100 stron, dosłownie, i właśnie dzisiaj je skończę. I powiem wam tak, na razie ta książka jest okej, okay, podoba mi się, jest bardzo ładnie napisana, wszystko ma taki troszeczkę, bym powiedziała, senny, taki marzeniowy? Jest słowo po polsku na to? Więc jakby jeżeli chodzi o książkę, to vibe jak na razie mi się podoba, ale jeszcze nic się takiego wielkiego nie zadziało, przez co mam takie trochę, że jestem na 170 stronie i jeszcze mam takie, co tu dalej jest, co tu dalej się wydarzy, ale ja wiem, co się dalej wydarzy. Właśnie o to chodzi, że ta książka jest dość przewidywalna od samego początku i jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ta historia się skończy i w którą stronę ona pójdzie. Tak czy inaczej uważam, że jeszcze nie mam takiej wyrobionej stricte opinii na jej temat, ze względu na to, że not gonna lie, uważam, że te 100 ostatnie, te 100 stron to jakby są strony, które będą determinowały moją ostateczną opinię i to jest... I albo te 100 stron będzie takie, że o mój Boże, będę ryczeć i ta książka jest piękna i tak dalej, albo będzie takie... Mech, rozumiem zamysł, nie za bardzo się udało, nie wiem. Ale tak, biorę swoją kawusię i czytam ostatnie 100 stron. Okej, okay, zostało mi dosłownie ostatnie 15 stron i jeszcze nie płaczę. Amazing, ale... I'm scared. Czuję, że... Już coś się we mnie buduje tu, ale na razie nie płaczę. Which is okay, aczkolwiek słabo, bo chciałam płakać. Wybieram sobie książki, na które specjalnie wiem, że będę płakać i normalnie pewnie bym płakała, ale nie płaczę. Okej, okay, uprzejmie informuję, że zaszkliły mi się oczka w pewnym momencie, ale wróciłam do normalności. Chcę łzy, ja chcę cierpieć. Okej, okay, ostatni rozdział. Jeszcze nie jest tak źle z tymi łzami, ale już są. Thank you.
została mi ostatnia strona. Dobrze, tak więc ja już się troszeczkę ogarnęłam życiowo, zajęło mi to z pół godzinki, żeby się pozbierać po tym, co przeczytałam. Tak czy inaczej, you've reached Sam. Mamy tutaj historię Julie i Sama. Nasz Sam umiera w wypadku samochodowym w drodze do Julie i całą ogólnie sytuację i bohaterów poznajemy tydzień po tym wydarzeniu i poznajemy tak naprawdę wszystkich w czasie takiej jakby żałoby. No i nasza główna bohaterka na pierwszych stronach już tak tęskni za Samem, za swoim chłopakiem, że nie wiem, czy powiedziałam, że on był jej chłopakiem, tak za nim tęskni, że postanawia zadzwonić do niego na telefon, żeby usłyszeć jego głos. I co się w tym momencie dzieje? Sam odbiera ten telefon. Spokojnie, on nie zmartwychwstał, on nie jest tak, że nagle żyje czy coś takiego. Nie, okazuje się, że oni mają pewne połączenie, pewne specjalne połączenie właśnie przez sieć komórkową i mogą do siebie nawzajem dzwonić. Zacznijmy od tego, że przez pierwszą połowę tej książki miałam w sumie takie okej, jakby fajnie, miło się czyta, bardzo szybko się czyta też tą książkę, ona dzieje się dosłownie na przestrzeni paru tygodni, płynie się przez tą książkę, bohaterzy są dość na samym początku płytko opisani, ale dopiero później wchodzimy w ich motywy. Bardzo dobrze, jak na książkę, która ma dosłownie 300 stron, nawet niecałe i jest dość króciutka, bardzo dobrze udaje nam się poznać tych bohaterów i każdy z bohaterów ma jakiś swój motyw, ma swój moment, co mi się akurat osobiście bardzo podobało, bo to nie było tak, że skupialiśmy się tylko na Julie albo tylko na Samie, tylko skupialiśmy się dosłownie na każdej postaci po trochu. Kolejną rzeczą, która bardzo mi się tu podobała, to właśnie relacje, jak one zostały opisane, nie tylko jak dobrze motywy zostały tutaj opisane postaci, ale też relacje między postaciami i jak one się dogadywały. Bardzo mi się podobała relacja Julie z jakby przyjacielem najlepszym Sama. Oni mieli powód, żeby siebie nie przepadać po prostu ze sobą, ale znaleźli jakąś nić porozumienia w tym, że obydwoje stracili dla nich bardzo ważną osobę. Bardzo mi się to podobało, że właśnie ta nić porozumienia przy osobach, które teoretycznie się różnią, stworzyła się i tak naprawdę okazuje się, że te dwie osoby nie są wcale tak różne od siebie. Oprócz tego w ogóle podejście do żałoby i podejście do takiego pójścia dalej z życiem, kiedy no duża część tego naszego życia nie idzie z nami. Serduszko po prostu tak boli, jak ja w ogóle o tym myślę. I obserwujemy po prostu Julie, która musi sobie z tym wszystkim po prostu poradzić. Zostawić to jakby w przeszłości, ale ona nie chce tego zostawić w przeszłości. Ona nie chce zostawiać Sama w przeszłości. Ona nie chce o nim zapomnieć, ona nie chce iść dalej. Oh my god, jakby, ja wam powiem tak, to nie jest tylko książka o żałobie. Myślę, że to jest książka, jeżeli kiedykolwiek po prostu rozstaliście się z najlepszą przyjaciółką, czy po prostu, że nie jesteście już znajomymi, albo z chłopakiem, albo z dziewczyną, albo ogólnie z jakąś ważną osobą dla was w życiu, po prostu ta osoba nie jest już w waszym życiu z jakiegoś powodu, niekoniecznie, że umarła, ale po prostu, że jej nie ma w tym życiu. Ta książka zrobi z wami tyle, że oh my god. Ale tak, jeżeli chodzi o moją finalną ocenę, jeżeli chodzi o You've Reached Sam, nie wiem czemu tak tą książką cały czas tutaj wam macham. Tak czy inaczej, nie muszę chyba, nie zdziwicie się, kiedy powiem, że jest to dla mnie książka, która jest 5 na 5. Jakby na samym początku myślałam, że będzie 4 na 5, ale przez tą końcówkę, to co przeczytałam na końcu i to jaki jest epilog, zresztą jakby, zobaczcie, moja końcówka wygląda w ten sposób. I w ten sposób. No te ostatnie 5 stron robi swoje i pomimo, że na pierwszych 70 miałam takie okej, okej, I get this.
5 na 5, naprawdę bardzo Wam polecam, świetna młodzieżówka, bardzo wartościowa, nie tylko dla młodzieży, ale też dla starszych. W ogóle zobaczcie, ile mam tutaj cytatów, ale oprócz tego tak, dwie smutne książki zrobione, mają podobną ilość cytatów, nawet bym powiedziała, tak more or less. I tak, na a thousand boy kisses, na tysiące pocałunków nie płakałam, ale za to Youvridge sam już naprawił sytuację i sobie mogłam popłakać tak jak chciałam. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję za dotarcie do końca tego filmu, mam nadzieję, że podobał Wam się taki tematyczny, smutny troszeczkę film. Nie ukrywam, bardzo dobrze się bawiłam czytając te książki, zwłaszcza, że no co, czytałam je na przestrzeni tak naprawdę 4 dni i dawno nie czytałam tak szybko książek, jakby dawno aż tyle nie czytałam, więc cieszę się, że jakoś tak ruszyłam z czytaniem, bo ostatnio miałam duży z tym problem, więc... Yes! Bardzo Was zachęcam do przeczytania obydwu tych książek. Polecałabym raczej bardziej Youvridge Sam, A Thousand Boy Kisses, jak już oceniałam. Jest troszeczkę gorsze, w sensie... No jest gorsze. Jest miłe też, ale zalatuje takim 2016 vibe'em, gdzie Youvridge Sam jest napisany w bardzo nowoczesny sposób i współczesny sposób. I mamy to wszystko jakby dużo bardziej, to jest świeższe po prostu. Tak czy inaczej, ja już na ten moment się żegnam z Wami. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze i tam ogólnie całej tej sekwencji, którą powinnam powiedzieć, o subskrybowaniu kanału, jeżeli jesteście tu pierwszy raz. Zapraszam. Fajne książki czytamy, fajne rzeczy robimy, fajne vlogi kręcimy i tak, życzę Wam miłego popołudnia, poranka, wieczora, czy kiedykolwiek to oglądacie i widzimy się w następnym filmie. Buziaki, pa, pa!